Witamy pana. Jerzy Ziomek, prezes Fundacji Polskie Gniazdo, która obchodzi swoje dziesięciolecie w tym roku. Drodzy państwo, stoimy przed pomnikiem ofiar totalitaryzmów. Totalitaryzmów nazistowskiego i stalinowskiego. Tak w 2011 roku Parlament Europejski ustanowił Dzień Pamięci na wniosek Polski, krajów bałtyckich, które są, były największymi bezpośrednimi ofiarami obydwojga tych totalitaryzmów, szczególnie Polska. Pomnik stanął dzięki determinacji pana doktora Leszka Skonki, działacza pierwszej Solidarności. Według projektu architekta plastyka pana Tellera, który jako osoba, jako dziecko przeżył zsyłkę na Syberię, stracił rodziców. Budował pan Barcz, który był więźniem Workuty. Pomnik został poświęcony w 1988 roku, czyli jeszcze przed upadkiem PRL-u. Miał ogromne trudności, był blokowany na różne sposoby, ale pan Skonka dopiął tego. I w tej sytuacji pomnik po różnych perypetiach, ponieważ władze miasta nie wiedziały do końca, jak się zachować wobec tego pomnika, czy najchętniej go, były takie próby nawet około 10 lat temu, żeby go usunąć, żeby on tu nie blokował, bo to jest takie piękne miejsce przecież. No ale ostatecznie pomnik został. I tak się składa, że tutaj to skrzyżowanie Świdnickiej i Podwale jest miejscem najbardziej ważnych i pięknych pomników we Wrocławiu. Mamy pomnik króla Bolesława Chrobrego, który też był pomnikiem przez znaczną część opiniotwórczych tutaj grup we Wrocławiu i w Polsce niechcianym. Pomnik Witolda Pileckiego, który też napotykał na różne opory. No, ten deptak nie był godny, żeby nosić imię promenady rotmistrza Witolda Pileckiego. No i mamy pomnik ofiar totalitaryzmów. Osobiście uważam, że w tym dniu flaga Unii Europejskiej ma sens, obok flagi polskiej szczególnie, ponieważ ustanowienie jednak na poziomie Europy Dnia Pamięci Ofiar Totalitaryzmów, mimo że w wielu wypadkach zarówno totalitaryzm nazistowski, jak i sowiecki, szczególnie ten drugi, dziwnym trafem jest bardzo łatwo rozgrzeszany, o ile nazizm został rozliczony w sensie przynajmniej formalnym w Niemczech, szczególnie tych zachodnich, formalnie jeszcze kiedyś w DDR-ze, obecnie jest zakazany jego używanie, symboliki i tak dalej. No, ale więc Niemcy. No nie zapłacili, ale znaczy były, wie pani, namiastki, tak zwane wypłaty bodajże z Funduszu Pojednania Polsko-Niemieckiego. Moi rodzice, jak się składa, oboje byli przymusowymi robotnikami III Rzeszy, więc ojciec oczywiście nie dożył, mama dostała jakiś ochłap, także... Ale prezydent rząd na uchodźstwie wylicza odszkodowania należne dla Polski od Niemiec na bilion. Wie pani, my możemy liczyć różnie, także... za Warszawę, za naprawdę, my gdybyśmy mogli wystawić rachunek Niemcom, to pewnie Niemcy by upadły finansowo jak Grecja, prawda? Nie udźwignęłyby tego wszystkiego. Ale pytanie, czy politycznie to jest w ogóle realne? Raczej nie jest, według mnie, według mojej opinii. A jak pan tłumaczy brak traktatu pokojowego po II wojnie światowej? Minęło 70 lat od bezwarunkowej kapitulacji Niemiec 8 maja 1945 i nadal brak traktatu pokojowego. A po I wojnie światowej, którą również Niemcy spowodowali,
i przegrali z Kretesem, tak samo jak II wojnę światową. Wie pani, zaraz potem był traktat pokojowy. Proszę się zapytać, mocarstwa przede wszystkim, trzeba byłoby zapytać, jednego już nie ma formalnie, bo Związku Radzieckiego nie ma, jest spadkobierca Federacja Rosyjska, jest oczywiście, są Stany Zjednoczone, no, Wielka Brytania, no. I one musiałyby taki traktat wymusić na Zjednoczonych Niemczech. No ale zaraz, chwali pan Unię Europejską za uchwalenie... Za to akurat tak, no absolutnie, absolutnie ganie Unię Europejską za biurokrację, za sprawy genderowe, za popieranie homozwiązków. Nie, ale chodzi o traktat pokojowy. Czy słyszał pan, żeby w Unii Europejskiej jakiekolwiek inicjatywy na ten temat były? Żeby mowa była o tym. Powiem tak, Unia Europejska skończyła w tym nowym wydaniu rozszerzonym 11 lat z Polską włącznie. Ja sądzę, że wszystkie sprawy, ponieważ jest to twór o znamionach, czy wprost, no, formalnie demokratyczny, więc może... Pan żartuje. Komisja Europejska jest niedemokratyczna. Komisja Europejska jest to jest taki rząd, super rząd z nadania formalnie państw członkowskich. Ustawodawcą, prawda? Jest Rada, natomiast Parlament Europejski jest miejscem, gdzie są wrzucane różne tematy do omawiania, więc być może, jeżeli w Parlamencie Europejskim temat będzie non-stop na porządku dziennym, to pewnie komisja będzie... Ale Parlament Europejski nie jest ciałem ustawodawczym Unii Europejskiej. Jest ciałem, i to jest mylące. Ale jest ciałem opiniotwórczym. Ludzie myślą, że to jest parlament, tak nie, jak parlament... Wie pani, to jest taka wyższa, najwyższa forma Hyde Parku z ogromnymi pensjami. Wie pani, powiedzmy tak, to tak jak kiedyś Wałęsa powiedział, że demokracja to taki ustrój, który nie zadowala prawie wszystkich, ale lepszego nie wymyślono. Dziękuję. Dziękuję.